pracownik po otrzymaniu maila z informacją o podłożeniu bomby pod pilski oddział powiadomił przełożonych i automatycznie powiadomione zostały służby. Zarządzona została ewakuacja budynku. Na miejsce przyjechały służby, które sprawdziły budynek. Alarm okazał się fałszywy. Pracownicy przed 9:00 wrócili do pracy do dwóch budynków przy ulicy Drygasa. To nie jedyne takie zgłoszenie tego dnia. Podobne maile wczoraj i dzisiaj trafiły także do wielu innych placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. do gdyńskiego. Policjanci przypominają, że za takie fałszywe alarmy grozi nawet 8 lat więzienia.